Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym stałym cyklu Dzieje Polaków. Proszę Państwa, od kwietnia 1945 roku na terenie województwa łódzkiego, śląskiego, poznańskiego i kieleckiego działało konspiracyjne Wojsko Polskie. Była to niepodległościowa organizacja, której twórcą był Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc albo Wazbiw. Miał kilka pseudonimów. On jest dzisiaj bohaterem naszej audycji. Przedwojenny nauczyciel, żołnierz kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, bohater orderu Virtuti Militari, człowiek bestialsko zamordowany w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa po wojnie. Stanisław Sojczyński, Warszyc. A moim gościem, Państwa gościem jest pan dr Tomasz Toborek z Instytutu Pamięci Narodowej, który przybliży nam postać Stanisława Warszyca. No i obejrzymy oczywiście niezmiernie ciekawy, interesujący film Aliny Czerniakowskiej poświęcony naszemu bohaterowi. Panie doktorze, jak to było możliwe, że w 1946 roku konspiracyjne Wojsko Polskie Warszyca liczyło prawie 3,5 tysiąca żołnierzy? No te wiadomości troszkę udało się zweryfikować. Tą liczbę podałbym nieco mniejszą, ponad 2,5 tysiąca, ale no, to i tak jak na warunki konspiracji panującego wówczas terroru, liczba ogromna. Na to złożyło się wiele przyczyn. Po pierwsze, autorytet dowódcy, który na tym terenie był bohaterem i jego zdanie było bardzo istotnym, jeżeli chodzi chociażby o ocenę aktualnej sytuacji politycznej dla ludzi, dla żołnierzy, którym dużo mu podlegali. Był człowiekiem, miał stopień kapitana, tego wojny. Nie powiedziałem. W porucznika, kapitana dostał na zakończenie II wojny światowej. Dlaczego? No przede wszystkim terror, bezprawie Urzędu Bezpieczeństwa, które powodowały, że ludzie zlikwidowanej Armii Krajowej szukali jakiegoś sposobu ratunku. Bardzo ważny dla powstania tak zwanej drugiej konspiracji był po prostu aspekt samoobrony. Oczywiście najistotniejszym, chociażby z punktu samego dowódcy, był ten aspekt ideologiczny, bezprawie i krzywda, jaka stała się Polakom, jaka stała się Polsce w tamtym okresie na skutek decyzji mocarstw. Natomiast drugim takim aspektem była po prostu samoobrona, szukanie jakiegoś rozwiązania, wyjścia z sytuacji. I wtedy żołnierze liczący na chociażby trzecią wojnę światową decydowali się walczyć dalej, licząc na jakieś faktyczne, nie tylko honorowe rozwiązanie sytuacji. Jakie podejmowało działania konspiracyjne Wojsko Polskie? Było szereg działań. Myślę, że działanie Sojczyńskiego w pewnym sensie jest wyjątkowe. On przywiązywał bowiem ogromną wagę do działalności propagandowej chociażby. Nie zajmował się tylko akcjami zbrojnymi, likwidacją konfidentów, pracowników Urzędów Bezpieczeństwa, ale na przykład wydawał specjalne pismo, wydawał rozkazy propagandowe. W okresie referendum ludowego wydawał specjalne ulotki. Starał się uzasadniać wszelkie poczynania kierowanej przez siebie organizacji po to, żeby działalności KWP nadać taki właściwy wymiar propagandowy. No to jest troszkę niepopularne dzisiaj słowo, tak, ale no najłatwiej to określić. To słowo jest. Tak. Natomiast wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego walczymy nadal, dlaczego nie zgadzamy się na sytuację w kraju. On uważał, że żeby mieć jakby mandat do reprezentowania Polski i Polaków, trzeba samemu bardzo dbać o dyscyplinę, o wymowę własnej działalności, o odbiór tego, w jaki sposób walczymy, jakimi metodami, i był w tym bardzo skrupulatny, egzekwował to swoich żołnierzy. W związku z czym tu możemy mówić o pewnej wyjątkowości. Tak. A inne aspekty walki to oczywiście również likwidacja konfidentów, najniebezpieczniejszych funkcjonariuszy, ochrona ludności przed gwałtami początkowo Armii Czerwonej, NKWD, później oczywiście Urzędu Bezpieczeństwa, milicji. Reprezentował nieugiętą postawę kontynuacji walki, przeciwstawiał się ujawnianiu Armii Krajowej, polemizował z Radosławem, znana jest treść słynnego listu do Radosława, w którym polemizuje z tą decyzją, nazywa to zdradą. Tak, i to no, nie nazwałbym tego polemiką, tak? To była bardzo ostra reakcja i to datuje się już od końca 1944 roku, kiedy Sojczyński był w bardzo ostrym konflikcie w ogóle ze swoimi dowódcami z Armii Krajowej. On kwestionował celowość demobilizacji przed zimą. On krytykował za złe traktowanie żołnierzy, za rozgrywki
na tak zwanej górze AK, do której wykorzystywani byli zwykli żołnierze, bardzo ostro spierał się o to ze swoimi dowódcami. Bardzo krytycznie ocenił rozkaz o rozwiązaniu organizacji, a tym samym wszelkie kolejne posunięcia. I to miało ogromny wpływ na taką, a inną decyzję o pozostanie w konspiracji i później na deklarację Mazurkiewicza. Panie doktorze, jakim był człowiekiem? Czy zachowały się jakieś wspomnienia ludzi, towarzyszy jego z konspiracyjnego Wojska Polskiego, opowiadające, jak się zachowywał, jak reagował, jaki był w bezpośredniej bliskości? Te relacje, jak w przypadku relacji kombatanckich, i po tylu latach one są nieco różne, ale udało się dotrzeć także do tych bezpośrednio z tamtych czasów. I oczywiście dominuje w tych relacjach wizerunek niezłomnego patrioty, człowieka walczącego o swoje ideały. I to jest oczywiście prawda, ale pojawia się też wizerunek takiego troszkę wataszki, człowieka niezwykle brawurowego, zdecydowanego na wszystko. I tutaj już troszkę bym z takim wizerunkiem polemizował, ponieważ jak sięgniemy właśnie do tych relacji wcześniejszych, on raczej był typem nauczyciela, urzędnika, egzekwującego swoje rozkazy, równocześnie dosyć opiekuńczego dla młodszych żołnierzy. Jest taki cytat z Alamy, jednego z jego żołnierzy bezpośrednio po wojnie, że Walszyc nie mówił nic, dopóki nie miał czegoś przemyślanego, w ogóle nie otwierał ust. Więc raczej był człowiekiem małomównym, niektórzy twierdzili, że dość mrukliwym wręcz. Więc ten wizerunek, także ten wizerunek oczywiście propagandowy. Czy to wynikało z nieufności? No, bo w końcu jednak trafił w ręce UB w wyniku zdrady. Tak, ale myślę, że w tym wypadku to chyba nie przesądzało. To jednak chyba było jego indywidualne cechy charakteru, takie poszanowanie także dla tego, co się mówi, dla słowa. On na przykład zakazywał swoim żołnierzom używania dosadnych, wulgarnych wyrażeń. Dbał o czystość mowy, podobnie jak dbał o wizerunek swoich żołnierzy. Był oszczędny w słowach, oszczędny także w pochwałach, w nagradzaniu, ale ta surowość była bardzo konsekwentna i połączona jednocześnie z dużą, tak jak powiedziałem, opiekuńczością w stosunku do żołnierzy. Na przykład zbyt młodym, którzy chcieli włączyć się do pracy konspiracyjnej, zalecał raczej, żeby nadal się uczyli, a nie pozostawali w lesie. Mhm. Proszę Państwa, zapraszam do obejrzenia filmu Aliny Czerniakowskiej, filmu zatytułowanego Czy warto było tak żyć? Kto dzisiaj takiej opowieści będzie słuchał? Kto wśród polskich pól i dróg pochyli się, odnajdzie ślady tych, co życie swoje rzucili na stos? A przecież tutaj żyli, choć zapłaty nie dał im los. Na ławie oskarżonych Stanisław Sojczyński na pierwszym planie i 11 innych żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Stanisław Sojczyński, Ksawery Błasiak, Stanisław Żelanowski, Antoni Bartolik, Władysław Bobrowski, Marian Knop, Albin Ciesielski, Henryk Glapiński. Kara śmierci. Właśnie dzisiaj trzeba mówić o tych najbardziej nieugiętych, bo takich nam dzisiaj brakuje. Oni byli tu zaledwie chwilę przed nami. Żyją jeszcze świadkowie. I żyją wśród nas ukryci ci, którzy mordowali najlepszych, najodważniejszych Polaków. Chcę opowiedzieć o Stanisławie Sojczyńskim, przedwojennym polskim żołnierzu, twórcy i dowódcy konspiracyjnego Wojska Polskiego, wielkiej organizacji wojskowej walczącej z bronią w ręku na śmierć i życie z powojennym niszczeniem narodu polskiego. Za ich determinację, odwagę, nazywanie zbrodni i kłamstwa po imieniu zwalczani byli bezwzględnie i skazani na zapomnienie. Stanisław Sojczyński urodził się tu, w Rzejowicach, na ziemi częstochowskiej, niedaleko Radomska. Gospodarski syn, jak to się mówiło przed wojną. Ojciec postanowił go wyuczyć na nauczyciela, bo był bardzo zdolny.
jeszcze tu, w miejscowej szkole powszechnej, wyróżniał się zamiłowaniem do książek i historii. Miłował polskie tradycje żołnierskie. Miał 10 lat, gdy Polska stoczyła zwycięską bitwę świata w 1920 roku. I wtedy sobie postanowił walczyć o Polskę. Ukończył wyższe seminarium nauczycielskie, a później służbę wojskową w 27. Pułku Piechoty w mieście Królowej Polski, Częstochowie, którą często odwiedzał, będąc studentem, a potem nauczycielem, niedaleko stąd. Wrócił tu, do rodzinnego miejsca na ziemi, jako porucznik 27. Pułku Piechoty. Po walce w 1939 roku z Niemcami i Sowietami, ucieczce z transportu, włącza się w działalność konspiracyjną w ramach obwodu, którym dowodzi jego były nauczyciel w rodzinnych Żyjowicach. Aleksander Stasiński, Kruk, tak wspomina Stanisława Sojczyńskiego, działającego wówczas pod pseudonimem Wojnar i Zbigniew. Okazał się w przyszłości jednym z najzdolniejszych oficerów i organizatorów walki z okupantem hitlerowskim. Był przysłowiową prawą ręką każdego komendanta obwodu. A oddział żołnierzy zorganizowany przez niego w Żyjowicach był później kadrą 1. Leśnego Oddziału Partyzanckiego na naszym terenie. Tu trzeba wspomnieć o patriotycznej polskiej rodzinie Stanisława Sojczyńskiego. Brat Józef, pseudonim Uchwyt, w AK odznaczony za dzielność Krzyżem Walecznych, zginął w 1945 roku, mając 21 lat. Bracia, matki, kuzyni wraz z całymi rodzinami działali w AK, będąc nauczycielami, wójtami przed wojną. Niemcy ścigają Stanisława Sojczyńskiego i jego żołnierzy. 3 sierpnia 1943 roku przeprowadzają pacyfikację rodzinnych Żyjowic. Zginęły 3 osoby, aresztowali około 60. Spalili niektóre budynki mieszkalne i gospodarcze. Porucznik Sojczyński, wtedy jeszcze pod pseudonimem Zbigniew, dowodził osobiście brawurowym odbiciem więźniów w Radomsku w nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 roku. Historia odbiła się echem w całej Europie. Uwolnili wówczas wszystkich aresztowanych, ponad 40 Polaków i 11 Żydów. Transportem więźniów dowodził wówczas porucznik Jan Rogulka, Grot, który za 3 lata uwalniał w tym miejscu Polaków z rąk oprawców z Urzędu Bezpieczeństwa. Potem aresztowany i zamordowany w imię prawa komunistycznego. Tak kończyli dzielni polscy żołnierze, którzy nie poszli na współpracę z powojenną władzą w Polsce i walczyli z komunistycznymi oprawcami. Często też spotykam się z taką opinią właśnie wśród ludzi starszych, którzy przeżyli wojnę, że w czasie II wojny światowej wśród gestapowców zdarzali się ludzie. Natomiast po 1945 roku wśród ubowców już tych ludzi nie było, ci, którzy tak naprawdę mieli z nimi do czynienia. Także to takie przykre, ale prawdziwe. Boją się ludzie mówić na ten temat. Niewiele rzeczy przekazują w ogóle do muzeum, jeżeli chodzi o nasze archiwum. Często są to kopie przekazane anonimowo, my nie wpisujemy, kto to przekazał, po prostu przekaz, żeby nie było, że to od tego człowieka dotarło do naszych zbiorów muzealnych. Także jest jeszcze to temat tabu, temat, którego ludzie się boją. Ludzie, którzy to przeżyli. Tu, w dawnych murach więziennych, najpierw carskich, potem hitlerowskich, wreszcie sowiecko-ubowskich, mieści się dzisiaj w Radomsku Muzeum Regionalne. I pierwszy raz jest przygotowana wystawa o bohaterach tej ziemi. Pierwszy batalion 27. Pułku Piechoty, dowodzony przez Stanisława Sojczyńskiego Warszyca, walczy z Niemcami w czasie burzy i bierze udział w akcji pomocy powstańczej w Warszawie. W tym czasie w Polsce rozgrywa się końcowy dramat. Warszawa rozpaczliwie walczy o wolność, a na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną niedawne kazamaty hitlerowskie zapełniają się żołnierzami polskiego podziemia, AK-owcami. Zamek Lubelski, Rotunda Zamojska,
Tomaszowska Smocza Jama i tak dalej. A z innych terenów napływają meldunki o rabowaniu, zabijaniu ludności we wsiach i osadach przez bandy spod znaku ALGL, wspomagane przez Sowietów i Ukraińców. Lawina do dowódcy AK, do centrali, 14 czerwca 1944 roku. Wrogość AL wobec AK, instruktorami przeważnie żołnierze sowieccy. W Tomaszówce, województwo kieleckie, oddział AL zmasakrował sołtysa i nauczyciela, żądając broni. Ten sam oddział spalił dwór w majątku Grzegorzewice. Zastrzelił właścicielkę i domowników. 24 września rozstrzelano dwóch gońców z AK z kompanii Warszyca. W czasie rekwizycji mąki we młynie dowódca oddziału AL Kruk pokazał listę członków AK z tego terenu, którzy po wkroczeniu wojsk sowieckich będą powieszeni. Gdy ludzie trochę ochłonęli, dowiedzieliśmy się, że ograbili większą część wsi, zabierając odzież, zegarki, obrączki. A z Jasienica uprowadzono żywe krowy, cielaki. Zabili świnie, cały dobytek. O, tutaj nawet u sąsiadów, te alowce, no to jest tymi ruskimi, to przecież świnie zastrzeliły, to słyszałem nawet i przecież to za mnie to się działo. A niech pan powie, kto okradał gospodarzy tutaj? No te alowce, co ich rozbili. To pseudonim Jastrząb. No i tam, nie wiem, no, bo ten Jastrząb to był tu, nawet tu był brat jego też. A czy Warszyc ze swoim wojskiem okradał? Nigdzie nie było nic. Nikomu jak tego, to poszli do dworu, świnie tam gdzieś tam byka wzięliło. Do zjedzenia sobie. Tak, i nawet ludzie, gospodarze ich pomagali też. To, że świnie zabrali, to ja mówię otwarcie. I że okradali. No jasne. Ale co z armii Warszyca, broń Boże. Pani, ja nie wiem, w jakiej armii oni byli. Tego to nie mogę powiedzieć. Ale nie od Warszyca. Nie, broń Boże. Bo on nas uprzedził. Żeby my nic nie mówili, kto mówił. Mu, że bo przyjdą, mówię i zastrzelam. Wystarczy poczytać książki historyka Leszka Żebrowskiego, ALGL, tajne dokumenty, a wszystko staje się jasne. Kto walczył, a kto kradł, zabijał, donosił. Lawinowo rośnie ilość funkcjonariuszy UB. W 1944 roku było ich 2,5 tysiąca, w maju 1945 już 11 tysięcy. W listopadzie 45 będzie ich już 22,5 tysiąca. Był to najmłodszy aparat w państwie. 72% stanowili ludzie w wieku do 30 lat. Bezpieczeństwu podlega MO i KBW, odpowiednich wojsk wewnętrznych NKWD. Oni jeszcze żyją. Mają sute emerytury. Utrwalali przecież władzę ludową. Są bezkarni. Porucznik Stanisław Sojczyński zgodnie ze swoimi zasadami staje w obronie ludności. Najpierw ostrzega, a potem walczy. Moją ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy, nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy. I każe sercu taką moc natężyć, że wbrew rozumom musimy zwyciężyć.
17 stycznia 1945 roku wojska sowieckie wchodzą do wypalonej, zamordowanej na ich oczach Warszawy. A już 19 stycznia komendant główny AK, generał Okulicki, wydaje ostatni rozkaz o rozwiązaniu AK. Wtedy to w Katarzynowie koło Radomska Stanisław Sojczyński otrzymuje order Virtuti Militari i stopień kapitana. Stanisław Sojczyński, warszyc, po przemyśleniu spraw wydaje rozkaz, w którym pisze: nie dawać się zwodzić pustymi frazesami tymczasowego rządu lubelskiego i Rosji o nowej rzekomej niepodległości. Pamiętać o tym, że dążeniem Rosji jest zlikwidowanie podziemia niepodległościowego i wchłonięcie nas jako jednej z republik sowieckich. Stycznia 1945 roku biuro polityczne Polskiej Partii Robotniczej zatwierdziło 7 grup operacyjnych UB, w tym łódzką, w składzie około 100 osób pod kierownictwem Mieczysława Moczara, Mikołaja Siergiewicza Diomko, dowódcy obwodu kieleckiego AL o pseudonimie Mietek. Znane jest stwierdzenie Moczara: Związek Radziecki nie jest tylko naszym sojusznikiem. Dla nas, partyjniaków, jest naszą ojczyzną. Ten olbrzymi obszar został pokryty siecią ubeckich urzędów, a właściwie katowni, placówek gminnych, inspektoratów zakładowych oraz pajęczą siecią szpicli i donosicieli, przeważnie spośród PPR, ORMO, AL. Byli kaprale w błyskawicznym tempie awansowali do stopni kapitanów, majorów, pułkowników, a swoją przeszłość mogli skrzętnie ukryć, służąc bezpiece. By kogoś aresztować, torturować, głodzić i trzymać w areszcie, wystarczyło podejrzenie. Ustalone prawo było w rzeczywistości parawanem, za którym było bezprawie i dowolność postępowania każdego oprawcy. Bicie, torturowanie, znęcanie psychiczne, obelżywe słowa, poniżanie, brud, wsadzanie do małych, ciemnych pomieszczeń z fekaliami po głowę i strzały na komendę. Po wrogach ludu pal. Polacy nie znali i nie stosowali takich metod. Były one obce polskiej kulturze. To przyszło razem z Armią Czerwoną z NKWD ze wschodu. Punkt 6 uchwał jałtańskich przesądził los Polski. Polska, najwierniejszy sojusznik Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w wojnie z Niemcami, Polska walcząca dzielnie na wszystkich frontach świata, została haniebnie zdradzona i opuszczona. Oddana w ręce największego kata, Józefa Stalina. Wujaszka Joe, jak z uśmiechem mówili wielcy koalicjanci. I pomyśleć, że było to po odkryciu grobów katyńskich i dramacie Powstania Warszawskiego. Była to i jest największa zdrada, która powinna pozostać w pamięci narodów świata. Konsekwencje tamtych decyzji mamy dzisiaj, bo należy mówić następnym pokoleniom Polaków, że ich ojczyzna wyglądałaby inaczej, gdyby nie wymordowani najlepsi, zabrane terytoria i zniszczona kultura wieków. Kapitan Sojczyński, wówczas 35-letni żołnierz, wierny przedwojennym zasadom, podejmuje decyzję niezłożenia broni i walce. Będziemy trwać na stanowiskach i walczyć tak długo, aż nad Polską rozgorzeje słońce prawdziwej wolności. Nawiązać zerwane chwilowo kontakty z podwładnymi, uaktualnić wykazy ludzi i ukrytej broni, uruchomić skrzynki kontaktowe. Tak powstało konspiracyjne Wojsko Polskie, największa podziemna organizacja wojskowa w centralnej Polsce do walki z komunistycznym zniewoleniem i zbrodnią. Byli to głównie akowcy z patriotycznych rodzin wiejskich. Stworzyć taką wielotysięczną organizację w warunkach terroru, wyczerpania żołnierzy po długiej okupacji niemieckiej, było niezwykłym wyczynem. Stanisław Sojczyński miał niezwykły talent organizacyjny, wyjątkowe poczucie sprawiedliwości
i bardzo dbał o swoich podwładnych. Jak można wyczytać w dokumentach, organizował różne szkolenia, jak wartownicze, sanitarne, taborowo-weterynaryjne. Dbał o morale żołnierzy, ich wizerunek. Uważał, że aby mieć mandat do reprezentowania narodu i walki, trzeba samemu dawać odpowiednie świadectwo. W ramach konspiracyjnego Wojska Polskiego powołane zostały oddziały Służby Ochrony Społeczeństwa. I nie było żadnych spraw odwetowych czy przypadkowych. Wszystkie były rozpatrywane przez specjalny sąd składający się z oficerów. Każdy zdrajca, bandyta czy ubowiec był najpierw ostrzegany. Z rozkazu Warszyca nie zabito nikogo, kto nie byłby zaangażowany po stronie aparatu terroru. Co pamiętają żołnierze z terenów Warszyca? Takie jednostki jak właśnie Warszyc, które pozostały, które nie zostały zniszczone przez okupanta hitlerowskiego, one właśnie podjęły dalszą walkę. I to było właśnie dla Rosjan, dla ich służalców z bezpieki, największym wrogiem. Oni wszystko by zrobili, złotem by przepłacili każdego, ile ktoś tylko waży. Tyle by mu złota dali, żeby takiego Warszyca wydać. No i znaleźli się kanalie, bo on był tak otoczony bezpieką i Judaszami, że w końcu ktoś go wskazał, tak jak Judasz Chrystusa. Wielu dowódców trafiało się, że byli to nauczyciele, tak jak Warszyc był nauczycielem. I ci właśnie dowódcy, ci nauczyciele, tak właśnie podchodzili życzliwie, jak do swoich uczniów, z całym sercem. To się dało odczuć. No ja taką historię mogę powiedzieć. Przeprowadzałem oddział z Żejowic przez Kobiele i znałem doskonale te lasy i ścieżki. Także mnie wybrali na takiego przewodnika. Ja sobie sprawiłem buty z cholewami. Nowe, pięknie wyglądały i tak dalej tego. No i te buty jednak, jak każdy kto nosił, to wie co to znaczy nowe buty z cholewami. Utykałem, wszedłem. Warszyd jechał na koniu, powiedział, chodź no tutaj. Jak ty maszerujesz, nie potrafisz maszerować? Maszerować ja umiałem, dobrze. No ale mówię, no panie komendancie, no nowe buty. Zsiadł z konia, wsadził mnie na tego konia i ja potem już jechałem na warszycowym koniu. No był to naprawdę wielki człowiek, nieprzeciętny. I szkoda, że, no ale co, tak się to stało. Dla mnie Warszyc więcej tkwi w pamięci w okresie drugiej okupacji, czyli okupacji sowieckiej. W 1945 roku, no naturalnie dla nas, żołnierzy walczących w szeregach Armii Krajowej, to była tragedia, straszna tragedia, no, zamiast wolności. To nas spotkały więzienia, kazamaty, wyroki śmierci. W straszny sposób się nad nami znęcano. No to tylko tych garstka, co pozostała. A to resztę to wybite zostało. Ja to teraz to może mam trzech albo czterech jeszcze tych, którzy tam ze mną byli. A to już teraz to nie ma nikogo. Ja się sam dziwię, że ja jeszcze to wszystko przeżyłem. No. I ja Warszycowi zasugerowałem, żeby zrobił to, co ja zrobiłem. Żeby wysyłał ludzi, tych, którzy są aktywni, wysyłał na ziemię odzyskanych, bo jak ich dorwią, to ich będą pasy darli. Tak zrobią, jak z tymi, co tam w Bąkowej Górze zamordowali. Warszyc posłuchał, popatrzył na mnie, mówi, masz kolego rację, ale ja jeszcze do tej decyzji nie dojrzałem. To pamiętam, w ten sposób się wyraził. Postać Warszyca jest szczególna, chociażby z tego względu, że moim zdaniem wyróżnia się on nawet na tle żołnierzy, innych żołnierzy tak zwanej drugiej konspiracji. Sojczyński był oczywiście jednym z tych, którzy do końca walczyli o honor, do końca walczyli o Polskę, ale chyba nawet w tym był wyjątkowy, ponieważ do końca swoich dni, do końca walki, kiedy przyszło mu walczyć z ludźmi, którzy stosowali nieludzkie metody, którzy znęcali się nad jego żołnierzami, którzy wprowadzali w kraju terror i zastraszenie. On do końca pozostał wierny swoim ideałom, swoim żołnierzom zalecał, aby
uczestniczyli w odbudowie Polski, aby nie sabotowali rozwoju kraju, aby do końca pozostali wiernymi temu, w co wierzą. I myślę, że unikną takiego zacietrzewienia, które być może cechowało niektórych żołnierzy drugiej konspiracji. On do końca pozostał sobą, nie dał się ponieść takim negatywnym emocjom i myślę, że w tym jest absolutnie wyjątkowy. 8 września 1945 roku pułkownik AK Jan Mazurkiewicz Radosław w porozumieniu z władzami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ogłasza deklarację w sprawie zaprzestania i ujawnienia działalności podziemnej, co w założeniu władzy miało zlikwidować antykomunistyczne podziemie polityczne i wojskowe. I tu jest rzecz najistotniejsza w całej historii krótkiego życia Stanisława Sojczyńskiego. Jego list, odpowiedź, w zasadzie orędzie wysłane do pułkownika Mazurkiewicza do Warszawy. Ten tekst powinien każdy w Polsce znać. Kapitan Stanisław Sojczyński, Warszyc, napisał go 12 września 1945 roku. I już wtedy ten żołnierz z dalekich Żejowic miał pełną świadomość sytuacji w Polsce. A dzisiaj niektórzy wielcy profesorowie tłumaczą się, że nie wiedzieli i dlatego byli w PPR, w UB. Stanisław Sojczyński, Warszyc, miał odwagę mówić głośno i walczyć do końca. Mimo świadomości tragedii. Przytoczę fragmenty. Czyn pana, panie pułkowniku, jest najzwyklejszą zdradą. Za co? I w jakiej sytuacji usiłuje nas pan sprzedawać, nas, doły akowskie? Tych tysiące szarych bojowników, którzy wbrew blamażowi wyższych dowódców nie zrezygnowali z walki o słuszne postulaty narodu polskiego, a którym chce pan podstępnie odebrać broń. Żałuję, że podstępne aresztowanie 16 czołowych działaczy AK i osadzenie ich w Moskwie, wśród okoliczności wołających o pomstę do nieba, niczego niektórych panów majorów, pułkowników i generałów AK nie nauczyło. A jedynym naturalnym odruchem w nich było nierycerskie poddanie się panice i rezygnacji. Wówczas, gdy wpływy Stalina na rządzącą klikę w Polsce równają się okupacji, gdy stronnictwom politycznym chcą narzucić swe kierownictwo PPR-owcy, gdy wolność słowa wyklucza mówienie prawdy i nawet najobiektywniejszą krytykę reżimu, gdy Żydów traktuje się jako obywateli pierwszej klasy, a nawet lojalnych członków AK dopuszcza się jedynie do stanowisk podrzędnych i często traktuje się ich gorzej niż Volksdeutschów, gdy Służba Bezpieczeństwa działa jak NKWD, gdy po więzieniach i obozach karnych siedzi tylu najlepszych synów Polski, gdy nie ma dziedziny, gdzieżby czerwoni nie dopuszczali się najpospolitszych draństw, Góra AK w sposób haniebny kapituluje wobec zaprzańców i zdrajców, sprzedaje nas za obietnice i frazesy, za nieludzkie katowanie i karanie śmiercią bojowników o niezależność Polski. Będziemy czerwonych nieludzko strzelać. Jeśli poważą się wyniszczać nasze rodziny, będziemy walczyć w sposób bezpardonowy. Dziś, kiedy byle męt społeczny jest oficerem, a im większy szuja często otrzymuje rangę, najwyższym oświadczeniem jest przeświadczenie, że jest się człowiekiem zasad i honoru, wiernym synem ojczyzny. Tekst kapitana Sojczyńskiego jest długi i każde słowo jest ważne. Nikt z historyków PRL-u nie zacytował tych słów. Nie pokusił się ujawnić prawdy. Jaka była świadomość prawdziwego, zwykłego polskiego żołnierza? Stanisław Sojczyński razem ze swoimi żołnierzami walczy. W nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 roku zgrupowane oddziały konspiracyjnego Wojska Polskiego pod dowództwem Jana Rogulki, Grota, uderzają na więzienie w Radomsku. I jak przed 3 laty od Niemców, tak teraz od katów Polskiego Urzędu Bezpieczeństwa, uwalniają ponad 50 aresztowanych. W trakcie odwrotu rozbijają 3-krotnie liczniejszy oddział KBW, z których część żołnierzy przeszła na stronę wojsk Warszyca. Urząd Bezpieczeństwa i ich łódzki szef szalał z wściekłości. Rozesłano konfidentów, obiecano nagrody, a za głowę Warszyca przysłowiowy worek złota. Przyszedł odwet za akcję na Radomsko. UB aresztowało 17 uczestników akcji z dowódcą porucznikiem Janem Rogulką Grotem, dzielnym żołnierzem Warszyca. Śledztwo prowadzili sowieccy NKWDziści w miejscowym kinie
i w ciągu jednego dnia wydano 12 wyroków śmierci. Tego samego dnia Warszyc w liście do starostwa powiatowego zapowiedział, że w razie wykonania wyroku na 12 żołnierzach konspiracyjnego Wojska Polskiego rozstrzela 120 komunistów. Pomimo tego w nocy 9 maja 1946 roku w piwnicach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku zostało barbarzyńsko zamordowanych 12 żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Najmłodszy żołnierz, Leopold Słomczyński, nie miał 18 lat i pośpiesznie wrzuconych do poniemieckiego bunkra w Bąkowej Górze w lesie. Świadkowie mówią, że dzieci pasące krowy zauważyły ruszającą się ziemię i zawiadomiły starszych. Młodzi chłopcy w żołnierski mundur ubrani. W oczach uśmiech świata, radości pól i kłosów zbóż, ojca próg i matki pacierz zamordowani. Jeszcze zdążyli o Polskę, tak mi dopomóż. Od tej zbrodni aparat bezpieczeństwa rozpoczął szybką zagładę konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zbliżały się wybory. Stalin zobaczył zagrożenie w porozumieniu się Polskiego Stronnictwa Ludowego i konspiracyjnego Wojska Polskiego, siły politycznej i wojskowej. Wezwał do siebie Bieruta, Bermana i Mińca, swoich oddanych emisariuszy z prywislańskiego kraju, Polski, i zażądał wzmóc terror i wszystkie możliwe środki, by nie dopuścić do wygrania wyborów do Sejmu przez PSL i sojuszników. Rozbić konspiracyjne Wojsko Polskie. Aresztowany Henryk Brzuska podjął aktywną współpracę z organami bezpieczeństwa i już jako agent Żbik wskazał miejsce pobytu Sojczyńskiego w Częstochowie, na ulicy Wręczyckiej 11, w domu krawca Bolesława Włodarczyka, który we wspomnieniach napisał: dom mój był pięknie położony wśród drzew. Miał dwa wejścia, ganek i altanę. Wszystko to łącznie z pobliskim cmentarzem stwarzało warunki idealne dla konspiratorów. Podchorąży Ksawery Błasiak, kuzyn żony, adiutant Warszyca, poprosił o zakwaterowanie jego dowódcy i sekretarki. Podczas całego pobytu Warszyc zachowywał się bez zarzutów. Spojrzenie miał spokojne, ale przenikliwe, poważne. Był wysokiego wzrostu, postawny i zadbany. Nigdy nie słyszałem, by powiedział jakieś brzydkie słowa. Nie pokazywał po sobie zdenerwowania, nawet wtedy, gdy wpadli ubowcy, by go aresztować. 27 czerwca 1946 roku był bardzo upalny dzień. Warszyc przyszedł około 21, zmęczony. Zdjął oficerki i zaczął moczyć nogi w miednicy. Żona z Ewunią krzątały się nad przygotowaniem kolacji. Nic nie wskazywało, że za chwilę rozegra się w naszym domu dramat, który przejdzie do historii. Jak się później dowiedziałem, teren nasz był szczelnie obstawiony już od kilku dni. Aresztowany Warszyc przewieziony został do Łodzi na ulicę Anstata w nocy między godziną 1 a 4 specjalnym samochodem pancernym w silnej obstawie ubeków i żołnierzy KBW na całej trasie. Tu był przesłuchiwany, bity. Tu spotykał się z nim kat bezpieki Mieczysław Moczar i proponował podpisanie papierów zdrady. Zdrajcą nie byłem i dokumentu zdrady nie podpiszę. Jestem przygotowany na wszystko, nawet na śmierć. Jeśli padam na kolana, to tylko przed Bogiem. Wiem, że stosujecie barbarzyńskie metody. Wszystko do czasu. Przemocą i kłamstwem jeszcze nikt nie osiągnął prawdziwej i trwałej władzy. Wasza władza pęknie jak bańka mydlana, a wasze dzieci żyć będą z piętnem ich ojców i dziadków. Jeśli kiedykolwiek będą mnie wspominać, to nikt i nigdy nie będzie mógł o mnie powiedzieć, że byłem zdrajcą, tak jak będą to mówić o panu, panie Diomko. A dzisiaj uczy się tu młodzież. Czy wiedzą, jakie tajemnice kryją ich szkolne mury?
Jest cudowna siedziba Służby Bezpieczeństwa i dawna więzienie razem z katownią. Szatnie mi trochę wyglądają jak takie cele więzienne. I cele biologiczne. Tak, więc takie mam domysły, że po prostu więzili i torturowali tutaj ludzi. Budynek jest przystosowany do warunków szkolnych. Nie odczuwa się już tej takiej przytłaczającej atmosfery, chociaż z początku obawialiśmy się tej już wspomnianej pracowni biologicznej. Było takie przeświadczenie, że ktoś tam mógł zginąć czy być torturowany. Aczkolwiek nie zapomina się o tym. Z czasem to już nie robi takiej, przynajmniej na mnie nie robi takiego wrażenia. Stanisław Sojczyński w czasie rozprawy mówił, że śledztwo prowadzone było metodami niedozwolonymi poprzez stosowanie okrucieństwa, bicia i torturowania. Powiedział też, że kamieniem przetrącono i łamano mu ręce i nogi. Bito i torturowano w przeróżny sposób. Najwięcej za odmowę ujawniania ludzi i kontaktów. Prokurator przerwał mu, zapytał, dlaczego o tym nie meldował. Warszyc odpowiedział. Komu miałem meldować? Chyba ścianom. Pan dobrze wie, co UB wyprawia z ludźmi i co. Jeśli pan mówi, że nie wiedział pan, to pan kłamie i pan powinien być sądzony, a nie ja. Głos robotniczy pisał. Krwawy generał przed sądem. Wyrok na bandę Warszyca. Ale mamy też inne relacje. Młodzieży studenckiej z Uniwersytetu Łódzkiego, przyprowadzonej w ramach obowiązkowych zajęć na wzorcowy proces, mający kształtować przyszłą kadrę prawników PRL. W grudniu w 1946 roku nasz rok miał zajęcia w sali w sądzie rejonowym w Łodzi. I wówczas nas skazano mu nam uczestniczyć w procesie, jak mówiono bandyty, żebyśmy się uczyli, jak to należy sądzić. Oskarżony zaczął zeznawać, mówił o tym, jak go katowano, że wbijano mu gwoździe pod paznokcie. I myśmy, jak to usłyszeli, to zaczęliśmy tak jakoś komentować, taki szum się zrobił na sali. Wówczas sędzia przerwał proces, wyprosił nas z sali. Oto fragmenty dzienniczka jednej ze studentek, zawarte po latach w książce wspomnieniowej. W pierwszym dniu procesu, 9 grudnia 1946 roku, zeznawał dowództwa konspiracyjnego Wojska Polskiego Stanisław Sojczyński, Warszyc. Wysoki, postawny, ale bardzo wycieńczony i zmarnowany. Podkreślał, że jako oficer Wojska Polskiego bronił ojczyzny. Uzasadnienia ma bardzo silne, także argumentację prokuratorów zbija momentalnie. Wówczas sąd się jawnie denerwuje. Tymczasem Warszyc broni się dzielnie, jak przystoi na prawdziwego Polaka. Broni kolegów, że wykonywali tylko jego rozkazy. Żal mi bardzo kapitana Warszyca. Umówiłyśmy się z dziewczynami i na drugi dzień procesu przyniosłyśmy bukiciki fiołków, które rzuciłyśmy w kierunku Warszyca. Uznano to jako spisek i grupa znalazła się w areszcie. W moich oczach oskarżeni są tu bohaterami. Kiedyś prawda wyjdzie i Warszyc i jego chłopcy zwyciężą. Nie przypuszczałam, że za 6 lat to samo spotka mego ojca. Że mój ojciec będzie oskarżony i wyrok będzie również kara śmierci. 17 grudnia 1946 roku w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Łodzi zapadł wyrok śmierci na kapitana Stanisława Sojczyńskiego Warszyca i 8 najbliższych jego żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Przewodniczył sędzia pułkownik Ochnio Bronisław, a oskarżali prokuratorzy major Czesław Łapiński i major Kazimierz Graf. 19 lutego 1947 roku, na 3 dni przed ogłoszeniem amnestii, według źródeł oficjalnych, Stanisław Sojczyński Warszyc
został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny, a nieoficjalnie mówi się, że został zamordowany. Miał 36 lat. Opustoszałe miejsce rodzinne Stanisława Sojczyńskiego. Został stary jesion na podwórku, który pamięta dzieje rodziny. Dziesięciohektarowe gospodarstwo ojca Michała Sojczyńskiego, pięcioro rodzeństwa, było skromnie, ale po bożemu. Tu też mieszkała żona Warszyca z trójką małych dzieci. Zostali bez ojca, napiętnowani, szykanowani. Wzruszająca była reakcja na słowo Warszyc najstarszego 94-letniego mieszkańca Żejowic, żołnierza i przyjaciela. On po szkole tutaj wrócił przecież. No był wtedy bardzo dobry. Bardzo dobry był. Szczup był wysoki. Fajny chłop był. Luks. Rzeczny, nikomu nie obliżył, nikomu nic nie powiedział. Inteligentny był człowiek. Takiego człowieka trzeba było szukać. Powinien żyć. No, wydali go. No, po naszemu powinien żyć. I powinien w dalszym ciągu bronić. Ale jak się tak stało... Bardzo porządny człowiek. On nie to, że kogoś zabić, tylko obronić kogoś. Obronić. To był człowiek. To jak Warszyc przyszedł tu do Żejowic. No i założył pod koło. Jak no Warszyc przyszedł do Żejowic, to by się spotkał. I się chłopie. Warszyc to był człowiek, nie był wyjątek. No tak. Powoli, z trudem wraca pamięć o Stanisławie Sojczyńskim, bo jest on wyrzutem sumienia dla kolejnych pokoleń Polaków. Pamiętać trzeba, że Stanisław Sojczyński był przede wszystkim żołnierzem, przedwojennym polskim żołnierzem, nienawykłym do zdrady i zgniłych kompromisów. Ojczyzna, Polska, była dla niego świętością. Dla niej żył, walczył, dla niej zginął. Hańbą naszych czasów jest, że zginął zdradzony i zamordowany przez swoich w swojej ojczyźnie. Obejrzeliśmy film Aliny Czerniakowskiej Czy warto było tak żyć? W studiu przypomnę pan dr Tomasz Toborek z Instytutu Pamięci Narodowej. Panie doktorze, po zamordowaniu przez UB Stanisława Sojczyńskiego Warszyca, co stało się z jego żołnierzami? Co stało się z jego konspiracyjnym wojskiem? Żołnierze próbowali walczyć dalej. Istniały jeszcze tak zwane druga i trzecia komenda konspiracyjnego Wojska Polskiego. Najpierw organizację próbował odbudować Jerzy Jasiński, Janusz, wcześniej dowódca największego batalionu w KWP, ale
działalność potrwała około pół roku. Rozbicie tej drugiej komendy nastąpiło na skutek zdrady, podobnie jak w pierwszym przypadku, może nieco inaczej. Ta sama osoba, która dokonała zdrady Warszyca, nie została zdekonspirowana. Henryk Brzuska, pseudonim Niutek, łącznik w pierwszej komendzie KWP, wszedł także do komendy drugiej i doprowadził do likwidacji. Później istniała jeszcze tak zwana trzecia komenda pod wodzą Jana Małolepszego Murata, licząca już tylko kilkadziesiąt osób i praktycznie walcząca o przetrwanie. Ukrywał się ostatni dowódca KWP, ukrywał się do listopada 1948 roku, kiedy został aresztowany, później osądzony, skazany na karę śmierci. Pojedynczy żołnierze KWP ukrywali się do 1954 roku. Tak. Czy zdrajcę dosięgła sprawiedliwość? Nie, zdrajcy nie dosięgła sprawiedliwość. O ile mi wiadomo, przeżył później jeszcze wiele lat, zrobił karierę w Ludowym Wojsku Polskim. Przez wiele lat nie było wiadomo, kto. Tak jak zasłużoną emeryturę odbierał prokurator Graf, w którego sprawie ostatnio nasz wymiar sprawiedliwości również wypowiedział się w taki sposób, by nie stała mu się żadna krzywda. Niestety mamy wiele przypadków tego, że osoby odpowiedzialne za tego typu działania nie pozostały bezkarne. Każda historia żołnierzy wyklętych, żołnierzy drugiej konspiracji skupia takie osoby, towarzyszą jej takie historie. No nie doczekamy się tutaj chyba sprawiedliwości tak, już, tak, tym bardziej, tak, że większość tych osób już nie żyje. Tak, tak. Powiedział pan żołnierzy wyklętych, to zawsze aż się prosi uzupełnienie wyklętych przez kogo? Przez komunę, przez sowiecki system, ponieważ byli to żołnierze nieugięci. Byli to żołnierze wierni przysiędze żołnierskiej. I takim właśnie był Stanisław Sojczyński Warszyc. Czy do tego filmu, panie doktorze, chciałby pan jeszcze coś dodać? Myślę, że nie. Dobrze, że powstają takie filmy pokazujące prawdziwy obraz bohaterów. Chociaż można w tym filmie mieć pewne zastrzeżenia do pewnych faktów, spraw merytorycznych, szczegółowych. Natomiast dobrze, że wreszcie powstają filmy mówiące prawdę o ludziach z tamtego okresu i ich walce. I miejmy nadzieję, że miejscowa ludność właśnie w Częstochowie, w pobliskich miejscowościach, miejscowe szkoły będą pamiętały o Warszycu i że te szkoły będą nosiły i ulice będą nosiły imię Stanisława Sojczyńskiego, który, jak widzieliśmy, miał wizję Polski niepodległej. Tworzył ją wbrew okrutnej historii. Dlatego musiał zostać bestialsko zamordowany przez sowiecki reżim, przez UB. Dziękuję panu uprzejmie, dziękuję państwu. Poznaliśmy dzisiaj historię Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca.